droga młodzieży. 50 lat temu, 1 września 1939 roku, armie Rzeszy Hitlerowskiej napadły na nasz kraj. Ten akt niemieckiej agresji rozpoczął II wojnę światową. Wrzesień otwierał najbardziej tragiczny rozdział w historii Polski i w historii świata. 6 lat trwała najstraszliwsza i najbardziej niszczycielska w dziejach ludzkości wojna, w której brało udział 61 państw, a ponad 50 milionów ludzi straciło życie. Pomimo, że od września 1939 roku upłynęło 50 lat, pamięć o tych wydarzeniach i wynikające z nich wnioski są ciągle żywe w świadomości współczesnych Polaków, chociaż ciągle było świadków i uczestników tamtych wydarzeń. Nie jedna burza dziejowa przechodziła przez nasze ziemię, ale 2078 dni hitlerowskiej okupacji należą do najstraszliwszych, nieporównywalnych, godzących podstawy istnienia naszego narodu. Niebezpieczeństwo, które realnie i z bliska zajrzało w oczy Polakom, oznaczało groźbę biologicznego wyniszczenia. Stąd walka z hitleryzmem oznaczała dla nas walkę o fizyczną egzystencję narodu. Wojna w 1939 roku od samego początku przybrała charakter totalny. Objęła wszystkie sfery życia politycznego i gospodarczego. Agresor brutalnie złamał wszystkie konwencje dotyczące humanitarnych zasad prowadzenia wojny. Przykładem tego były barbarzyńskie pogwałcenia ludności cywilnej i zbrodnie na jeńcach wojennych oraz ludności popełnianych nie tylko przez specjalne jednostki bezpieczeństwa, ale również przez wojnę. Dlatego możemy stwierdzić, zgodnie z prawą historyczną i zasadami moralnymi, że znaczna większość narodu niemieckiego ponosi winę za zbrodnie III Rzeszy. Przeciwko Polsce dowództwo hitlerowskie rzuciło 1 850 000 żołnierzy, 2700 czołgów, ponad 10 tysięcy działk i młodzieży, 2000 samolotów, 2 pancerniki, 9 niszczycieli, 14 okrętów podwodnych. Strona polska zdołała skoncentrować i skierować do walki za późno. Polska wojnę obronną w Rzeszu przegrała, ale nie skapitulowała. Po przegranej kampanii żołnierz polski nie złożył broni, lecz kontynuował walkę z faszyzmem, prowadził walkę z wojną w okupowanym kraju i poza jego granicami na wszystkich niemal frontach II wojny światowej. Świadczą o tym groby naszych żołnierzy rozsiane w 19 krajach Europy i Afryki. Jednostki polskie walczyły pod Narwikiem i Tobrukiem, pod Lenino i Monte Cassino, na przyczółku warmińsko-mazurskim, pod Dęblinem i Puławami, w Warszawie i na Wale Pomorskim, zakończonych w operacji berlińskiej i w bitwie o Berlin, zatknięciem biało-czerwonych sztandarów obok sztandarów radzieckich na gruzach hitlerowskiej stolicy stanowili akt sprawiedliwości dziejowej. Za waszą i naszą wolę. Polska utworzyła w czasie II wojny światowej dające suwerennie państwo podziemne wyspełnione potężną armię. W wyniku wojny Polska wróciła do niepodległego bytu w nowych granicach. Pamięć o zbrodniach powinna trwać jako ostrzeżenie. Hasła nigdy więcej września, nigdy więcej słabości, nigdy więcej osamotnienia, nigdy więcej wojny nie straciły swej aktualności. I choć inne zawierają dziś treści, ich istota pozostaje niezmienna. Wiedza o przeszłości, świadomość zagrożeń, przede wszystkim zaś ciągła aktywność mająca na celu ich eliminację, Brygad Kawalerii Wołyńskiej, Wielkopolskiej, Mazowieckiej, Krakowskiej. Wzywam was wszystkich dzielni ułani, szpoleżerowie i strzelcy konni, któryście wierni polskiej tradycji, szablą w dłoni
zagrodzili drogę nieprzyjacielowi w bojach pod Mokrą, Trojankami i pod Wólką Węglową. Stańcie do apelu. Wzywam was, lotnicy i marynarze, obrońcy polskiego nieba i Bałtyku. Was, załogi niszczyciela Wicher, stawiacza min Gryf i ORP Orzeł. Was, marynarze, obrońcy Kaszub, Helu, Oksywia i Wybrzeża. Was, marynarze flotylli fińskiej, stańcie do apelu. Wzywam was, żołnierze oddziałów polskich, obrońcy Grodna, Lidy, Brześcia i Lwowa, stańcie do apelu. Wzywam was, ofiarne kobiety, matki Polki. Was wzywam, dzieci polskie, okrutnie losem wojny doświadczone. Niewinne ofiary hitlerowskiego barbarzyństwa. Stańcie do apelu. Wzywam was, oficerowie polscy, zamordowani w Katyniu. Was polegli w czasie operacji na ziemiach Ukrainy i Białorusi. Was wołam, żołnierze, którzy spoczywacie w innych, nieznanych jeszcze miejscach kaźni. Stańcie do apelu. Was wszystkich wołam, żołnierze polscy, których frontowe drogi wiodły z zachodu i ze wschodu, z północy i południa, przez lądy i morza, piaski i stepy, góry i rzeki do umiłowanej ojczyzny. Was, waleczni żołnierze ze wszystkich pól bitewnych II wojny światowej. Was wzywam, marynarze wszystkich mórz. Was, obrońcy brytyjskich wybrzeży. Was, bohaterowie konwojów do Murmańska. Was, wojownicy walk o Morze Śródziemne. Was, lotnicy wojennych przestworzy. Was, bohaterowie bitwy o Anglię. Was, wołam, żołnierze tułacze. Was, bohaterowie Narwiku i Monte Cassino, obrońcy Tobruku. Was, wyzwoliciele Bredy. Was wszystkich, którzyście na morzach i przestrzeniach powietrznych świata rozsławili imię Polski. Was wzywam, bojownicy ruchu oporu w kraju i poza jego granicami, nieugięcie walczący z najeźdźcą. Was wszystkich, których powszechny opór i codzienna walka przybliżyły nam dzień zwycięstwa. Was wzywam, żołnierze podziemnego frontu. Was, żołnierze majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. Was, partyzanci oddziału imieniem generała Józefa Bema. Was, którzyście krwawili w lasach lipskich, janowskich i suchedniowskich, w Puszczy Solskiej. Was wołam, wysadzający hitlerowskie transporty idące na front, którzyście tu w kraju odważnie podnieśli sztandar bezkompromisowej walki z hitlerowskim okupantem. Was podziemni bojownicy Polskiej Partii Robotniczej, żołnierze Gwardii i Armii Ludowej, Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Wzywam na apel wszystkich was, powstańcy getta. Was wzywam walczących na barykadach powstańczej Warszawy. Was nieulękli harcerze. Was wołam więźniowie Oświęcimia, Majdanka i Treblinki, Dachau i Grossrosen, Buchenwaldu i Mauthausen, Ravensbrück i Pawiaka, któryście przekazali posłanie żywym. Bądźcie czujni, nie zapomnijcie, stańcie do apelu. Po apelu.
Poczni. W imieniu władz polityczno-administracyjnych miasta i gminy Owocno serdecznie dziękuję całemu społeczeństwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Dziękuję. Że Państwo przyjęli zaproszenie na dzisiejszą inaugurację roku kulturalnego 1992-93. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy władze gminy i miasta, przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Opocznie, dyrektorów szkół, przedszkoli, zakładów pracy, instytucji, nauczycieli prowadzących zajęcia z zespołami folklorystycznymi w szkołach podstawowych wiejskich, jak również przedstawicieli kół gospodyń wiejskich. Chcieliśmy podziękować Państwu za dotychczasową współpracę i mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie pogłębi tą współpracę z korzyścią dla nas wszystkich. Korzystając z okazji dzisiejszego spotkania chcielibyśmy podziękować nauczycielom, instruktorom, którzy przygotowali uroczystości dożynkowe i o wręczenie nagród i listów z podziękowaniem poproszę burmistrza miasta, pana Andrzeja Kęskiego. Pani Lucyna Lipska ze Szkoły Podstawowej w Łukowcu. Pani Bogumiła Pawlik ze Szkoły Podstawowej w Kraśnicy. Pani Bożena Kata ze Szkoły Podstawowej w Rzeszowie. Pani Lucyna Kawecka ze Szkoły Podstawowej w Dzielnie. Pani Maria Jobczyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Wielowicach. Dziękuję bardzo dla całego Koła Gospodyń Wiejskich za uczestnictwo i wdrożenie. Dziękuję. Pani Anna Wąsik z Koła Gospodyń Wiejskich w Łukowcu. Wystąpią zespoły, które działają tutaj w naszym Miejskim Domu Kultury Opocznie. W części pierwszej chcielibyśmy przedstawić informacje o działalności Miejskiego Domu Kultury Opocznie za 9 miesięcy 1992 roku. W tej części również przewidziane jest wystąpienie dyrektora.
utrzymania w ostatnim roku. Myślę, że to ożywienie ruchu kulturalnego na terenie miasta i regionu jest widoczne. W związku z tym słów kilka. Patrząc w okiem profesjonalistów. Ale nim o tym, to chciałem, bo widzę nowe twarze, nowe kierownicy, którzy chętnie wydają po raz pierwszy takie spotkania w linii cykliczne. Są kilka obrazów, za którą kieruję. Otóż placówka nie przeżywa jakiegoś wielkiego kryzysu, mimo z tego garnuszka samorządowego funkcjonuje. Nawet placówki wojewódzkie nam zazdroszczą, że w tym roku jest nam lepiej. Przy placówce działa 1979 roku koło Wierzchowa Szkoła Ococzyńskiego. W tym roku byliśmy gospodarzami takiego zjazdu dorocznego tych kół. Te koła istnieją trzy na terenie Polski, w Paryżu, w Łodzi i Opocznie. Taki zjazd organizowali się w Radomiu, w Skansenie, a Muzeum Średnickim. Przy placówce od 1984 działa Oddział Polskiego Towarzystwa Żydoznawczego. Jestem członkiem zarządu głównego we Wrocławiu. Oddział ten był podjęty w sesji naukowej, która była zorganizowana w Radomiu na temat.
Naukę gry na instrumentach przedstawił swoich uczniów pan Piotr Pura, pan Przemysław Nowak. Ponieważ prowadzimy rysunek,